Odsłuch społeczny. Witam w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego, podcastu o tematyce społeczno-politycznej. Przy mikrofonie Jakub Piasecki, a moim gościem jest dzisiaj Marek Szymaniak, autor książki Zapaść, reportaże z mniejszych miast. Witam Cię, Marek. Cześć. I to właśnie o zapaści małych polskich miast będziemy dzisiaj rozmawiać. Według Polskiej Akademii Nauk niemal połowie z 255 średnich miast w Polsce grozi społeczno-ekonomiczna zapaść. Każdy Twój rozdział jest o nieco innej tematyce, ale dwa pierwsze rozdziały są o pracy, czyli o tym, że jej nie ma, albo o złych stosunkach panujących w tej pracy. I wydaje mi się, że nieprzypadkowo właśnie od tego tematu zacząłeś swoją książkę. Ja to widzę troszeczkę inaczej. Według tego, co ja sobie założyłem, pierwszy rozdział był, to oczywiście wątek pracy, no słusznie jakby zauważasz, pojawia się, bo to jest jakby wielowymiarowy temat, ale pierwszy rozdział jest przede wszystkim o wyludnieniu, jak dla mnie, czyli tym, że ludzie wyjeżdżają z mniejszych miejscowości. I oczywiście jeden z powodów jest praca, dlatego jeden z głównych powodów, dlatego ona też jakby jest szerzej poruszona w kolejnym rozdziale. Ja sobie tak ułożyłem tą książkę, żeby właśnie ten pierwszy rozdział pokazujący, że wiele osób z tych mniejszych miejscowości wyjeżdża, a w kolejnych, jakie są przyczyny mniej więcej i główne problemy stojące za tymi decyzjami ludzi, którzy wyjeżdżają. Oczywiście pewnie nie wszystkie opisałem, pewnie dałoby się jeszcze kilka rozdziałów tam dopisać, ale tak myślę, że to były takie jakieś najważniejsze problemy, które spotykają osoby, które żyją w tych mniejszych miejscowościach. No właśnie, jakie problemy dotyczące, może zacznijmy na razie od tej pracy, jakie problemy dotyczące tej pracy sprawiają, że tak ciężko żyje się obecnie w tych właśnie małych polskich miastach, około kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców? No tak, to oczywiście też jest jakby wielowymiarowa kwestia. Z jednej strony, jak wygląda oferta pracodawców na miejscu, co oferują miejscowe zakłady pracy, jeżeli w ogóle oferują. Ja w książce opisuję przykłady miejscowości, które gdzieś tam w dużym stopniu gospodarczo opierały się i też społecznie opierały się na jakichś dużych zakładach, które w okresie transformacji i po niej upadły, albo je zlikwidowano, albo nieudolnie prywatyzowano. I pokazuje to, w jaki sposób samo to już oddziaływało na lokalny rynek pracy, jak sprawiało, że wiele osób musiało z tych mniejszych miejscowości właśnie wyjeżdżać ze względu na wysokie bezrobocie. Ale też pokazuje na przykłady bardziej współczesne, takie jak chociażby tak z północy Polski, gdzie przez lata właśnie po tym transformacyjnym okresie miasta borykały się z dużym bezrobociem i ciągle to bezrobocie przez dekady się tam właściwie utrzymywało. I jak jakby miejscowi musieli sobie radzić. Opisuję na przykład przypadek chłopaka, który wyjechał, tak jak wielu, do Wielkiej Brytanii za pracą, bo na miejscu po prostu nic nie mógł znaleźć sensownego, co pozwalałoby mu, prowadzić jakieś godne życie albo chociaż w miarę stabilne. Wyjechał za granicę i wrócił tak naprawdę po 12 latach i wydawałoby się, że to jest już taki okres, w którym coś mogłoby się zmienić na lepsze. I odrobinę lepiej oczywiście było. Znalazł pracę, więc to jest pewnie lepsze, ale nadal ta relacja z pracodawcą, tak jak on to określał, nie było równowagi, mówiąc wprost. I to chyba była duża różnica w tych relacjach. Pod względem tego, co on odczuwał. W porównaniu z Zachodem. Tak, bo tam oczywiście też przeszedł dużą drogę. Nie ma co się oszukiwać, że osoby, które wyjeżdżały na emigrację, to trafiają od razu w idealne miejsca. On też pracował fizycznie ciężko przez wiele godzin dziennie i też bez wolnych weekendów i tak dalej. Ale przeszedł jakby pewną drogę od pracy wynika takiego fizycznego, potem już pracował w biurze. Więc jakby jak na emigranta już jakby skoczył powiedzmy wyżej, kilka szczebli wyżej, opanował język angielski, więc już był bardzo podmiotowo tam na miejscu traktowany i też mógł powiedzmy zmienić pracę, gdyby miał taką potrzebę. Kiedy wrócił do Polski, to okazało się, że te jego umiejętności, chociażby jakieś tam, bo on pracował dzisiaj byśmy to powiedzieli w jakichś HR-ach czy jakichś rekrutacjach, na niewiele się jakby na lokalnym jego rynku pracy zdają. Jego główną umiejętnością był dostrzeżony przez rynek, powiedzmy, język angielski i z tego powodu głównie go gdzieś tam zatrudniono, ale mimo, że posiadał przecież jakąś specjalistyczną, powiedzmy, umiejętność, to nadal
i ta pensja, i to, jak był traktowany, no, by odbiegało znacznie od tego, jak był traktowany no, na Zachodzie. I on sam mówił, że no, spodziewał się, i to jest dość logiczne, że kiedy wraca z emigracji, to będzie zarabiał mniej. No, na mniejsze zarobki był trochę gotowy, chociaż mówił, że nie aż tak. Ale najbardziej go zdziwiło podejście do samego człowieka, do pracownika, że obiecuje mu się jedno, dostaje drugie na umowie, że obiecuje się mu, nie wiem, premię, tej premii nie ma, dostaje się albo mniejsze, albo wcale. Jakiś awans, ktoś gdzieś jakąś wizję awansu roztacza, a tego też potem nie ma. I on no dość w dosadnych słowach mi o tym opowiadał. Też jest takim człowiekiem dość, bym powiedział, nieprzebierającym w słowach. I on no jakby w pewnym momencie już nie wytrzymał i wykrzyczał to gdzieś tam swoim przełożonym. Odszedł z tej firmy. Po prostu nie mogąc znieść no, frustracji, tak? Że w taki sposób no niepartnerski, mówiąc krótko, jest traktowany na tym lokalnym rynku pracy. I mimo, że no, gdzieś tam bardzo tęsknił za tymi swoimi rodzinnymi stronami i głównie dla rodziny i dla tożsamości, jakiegoś związku z tym jego lokalnym miejscem wrócił, to było jakby w pewnym momencie za mało, żeby nie mieć takich myśli, że jednak może trzeba się po prostu pakować i z powrotem wyjeżdżać, tak, do tej Wielkiej Brytanii, bo tam człowiek przynajmniej czuje się podmiotowo i szanowany. Można było zauważyć, że bohaterowie twojej książki nie boją się ciężkiej pracy. Tak samo ci, którzy z nostalgią wspominają te zakłady, które potem zostały zamknięte w czasie już trzeciej RP, też wspominają tę pracę jako ciężką, ale jednak taką, w której budowała się jakaś społeczność, w której czuli się docenieni. No i która dawała im jakieś, jakbyśmy to teraz powiedzieli, benefity. No tak, bo to bardzo często o tym się zapomina, tak? Że to praca, no, która była oferowana przez te perolowskie, tak, zakłady, to nie było tylko to, żeby zapewnić sobie po prostu byt, czyli dostać gdzieś tam wypłatę i nie wiem, kupić żywność i zapłacić rachunki, ale też było to jakby to, co jest dookoła. Oczywiście nie wszędzie działało to dobrze, nie wszędzie. Pewnie w wielu miejscach byłyby jakieś tam układy, ktoś mógł liczyć na więcej i tak dalej, ale jednak w wielu tych miejscach i czytałem i słyszałem o tym, że jeżeli, nie wiem, ktoś miał małe dziecko, to mógł oddać je pod opiekę do tego zakładowego przedszkola, mógł liczyć na jakieś wczasy. Czyli jak trochę w dzisiejszych korporacjach. Troszeczkę tak, no właśnie do tego zmierzam, że jeżeli źle się czuł, to mógł pójść do zakładowego lekarza, mógł pójść, no nie wiem, na pokaz filmu albo jakiegoś udział w jakimś, nie wiem, tanecznym zespole, który działał, czy zespole po prostu koszykarskim, czy bokserskim, który działał przy zakładzie. To wszystko gdzieś tam wokół tego funkcjonowało i dzięki temu też tworzyła się pewna społeczność. I ja też jakby śledząc losy tych fabryk, a przede wszystkim i bardzo mocno to jakby zbadałem fabryki Frotex z Prudnika, to jest pod Opolem, to tam w latach już 90. po kolei, szukając oszczędności, to wszystko było krok po kroku, plasterek po plasterku obcinane i no ludziom, mówiąc krótko, się to nie podobało. No bo też trzeba podkreślić, że te ich pensje nie były jakieś zawrotne, to były raczej no, zarobki pozwalające się utrzymać i tyle, no, szczególnie, że w latach 90. naszalała ogromna inflacja, ale w momencie, kiedy na przykład postanowiono poszukać oszczędności na tym, że zakład sponsorował albo dopłacał do biletów, no komunikacji publicznej dzisiaj byśmy powiedzieli, bo mnóstwo osób jednak też z okolicznych miejscowości do tego Prudnika i do tego Frotexu dojeżdżało, to okazało się, że no, niemalże po prostu bunt jakiś powstał i strajk, ponieważ no, cena tego biletu to była, jakby, kiedy ludzie już musieli sami za niego zapłacić, to była tam gdzieś około 1/3, 1/4 pensji, więc no, bardzo, bardzo dużo. I dzisiaj no właśnie odwracamy sytuację i widzimy, że no, w dużych firmach, oczywiście też nie wszędzie to się dzieje, ale w dużych firmach mamy jakieś czy szkolenia, to sobie też kolejny wątek, ale czy dopłaty właśnie, że ktoś może pójść do teatru, kina i firma mu zwraca za bilet. Ktoś może pójść do prywatnego lekarza, bo firma sponsoruje taką czy inną opiekę medyczną. Może pójść, nie wiem, dostać służbowy samochód, telefon, którego wtedy nie było. Oczywiście używa się go do pracy, ale też nie używa się samochodu służbowego, no, nie oszukujmy się, prywatnie, tak? Więc te wszystkie jakby rzeczy, dodatki dzisiaj są, no właśnie, ładnie nazwane benefitami, tylko one częściej jednak spotykane są w większych miastach, bo tutaj bezrobocie jest niższe, trudniej jednak znaleźć pracownika i też bardziej trzeba o niego walczyć. Oczywiście nie we wszystkich branżach tak jest, ale no, w wielu, wielu firmach, nawet zatrudniających nie super specjalistów, no jest tak, że jest to po prostu normą, że
ktoś ma ten pakiet medyczny, ktoś ma ubezpieczenie dodatkowe, jakieś rodzinne i tak dalej, i tak dalej. A w mniejszych miejscowościach właśnie bardzo często tego nie ma. I kolejną jeszcze, i też jakby, no, już troszeczkę o tym wspomniałem jednym zdaniem przez chwileczkę, jest to, na co może liczyć pracownik pod względem takiego rozwoju. Ja też to opisuję na podstawie, na przykładzie tej dziewczyny z Hajnówki, która wróciła do rodzinnej miejscowości. Tam szukała pracy i no nie mogła się jakby na lokalnym rynku przez te kilka miesięcy odnaleźć. Wysłała CV do większych miast, do firm z większych miast i nagle się okazało, że ten odzew jest. Jakby zmierzam do tego, że najważniejsze w tym kontekście, w tej historii jest to, że ta firma, która ją zatrudniła, no by jeszcze wyłożyła no dość sporo pieniędzy, jak jej perspektywa, na szkolenie jej. I jeszcze też obiecała jej, bo ma jasne jakieś tam procedury i struktury awansów i ścieżek kariery, że jeżeli skończy te studia podyplomowe, to dostanie awans. Tak, więc... pamiętam to jej zdanie, że nie mogła uwierzyć, że firma jej zapłaci, żeby potem jeszcze podwyższyć pensję, tak. Nie? W Hajnówce po prostu, no... Tak, no w Hajnówce po pierwsze bardzo prawdopodobnie tak, ponieważ no w mniejszej miejscowości po pierwsze zarabiałaby mniej, a po drugie by szansa na to, że pracodawca pokryje takie szkolenie jest jednak mniejsza. Prawdopodobnie musiałaby sama oszczędzać z mniejszej pensji, jakby no koszt tych studiów to było już nie pamiętam 7-8 tysięcy czy 9 tysięcy złotych. To z pensji, nie wiem, 2,5 tysiąca złotych net, to jest naprawdę nie tak łatwo to odłożyć, więc musiałaby dłużej czekać, żeby to większym wysiłkiem uzbierać i potem nie miałaby takiej gwarancji, że już zdobycie tych nowych kompetencji, tego ukończenia tych studiów dodatkowych będzie skutkowało tym, czym skutkowało w tej dużej firmie, czyli jakimś awansem czy podwyżką. Być może skończyłaby i nic by się nie wydarzyło, tak? Więc jakby też nawet to podejście, inwestycja w pracownika, to też firma na tym zyskuje. No nawet ta perspektywa jest zupełnie inna. Większość twoich bohaterów, czy nawet wszyscy, chce zostać w tych małych miejscowościach. To nie jest tak, że oni zawsze chcieli się stamtąd wyrwać, albo od razu wiedzieli, że na przykład po studiach już tam nie wrócą, tylko z powodów, że są przywiązani do tego miejsca, z powodów rodzinnych, chcieliby tam mieszkać, tylko no... nie ma jak za bardzo. Albo mieszkają, ale no, widzą dużo, tak. Znaczy, dużo wad tego. No tacy ludzie też mnie jakby najbardziej interesowali, no bo jeżeli ktoś od razu zakładał, że no nie wiem, kończę ogólniaka, robię prawnicze studia i potem w ogóle wyjeżdżam już z Warszawy do Londynu, no to powiedzmy, takich ludzi jest jednak mniej niż takich, którzy jadą zdobyć wykształcenie i nie mają określonej jeszcze ścieżki swojego życia w takim sensie, że wiedzą, że zakotwiczą się w, nie wiem, metropolii. Może by właśnie jeszcze mogły wrócić i wielu z nich po prostu próbuje wrócić. I myślę, że jakby, no, nie mam oczywiście w tym momencie żadnych badań na to, ale myślę, że grupa takich osób jest jakby całkiem spora. Na pewno większa od tych, którzy odbierają świadectwo naturalne i palą most do swojego jakby miasteczka. Tak? Wiedzą, że już nigdy tam ich stopa nie postanie. Tacy ludzie też są pod takim względem interesujący, że ich kontaktom z tymi miastami no, towarzyszą różne historie czy przygody. W takim sensie, że oni próbują najczęściej właśnie wrócić albo w jakiś sposób sobie racjonalizują, dlaczego nie wracać, jeżeli już gdzieś tam się w większym mieście zakotwiczą, więc takich osób jest zdecydowanie najwięcej w mojej książce, no bo też z drugiej strony chciałbym pokazać, że to nie jest tak, że każdy z tych mniejszych miejscowości tak naprawdę chce wyjechać i już nigdy nie myśli o powrocie. Ja sam zresztą też jestem tego przykładem, że przez lata myślałem o tym, czy przypadkiem nie mógłbym jednak wrócić, no bo jednak fajnie by było mieć tych rodziców blisko, mieć rodzeństwo blisko. Niektórzy z mną jeszcze z mojego ogólniaka tam zostali, ja wiem, że kilka osób jednak zostało i to akurat tych bliższych mi, więc jakby odwiedzając ich przez czas studiów i krótko po, no rozważałem taką myśl. Potem oczywiście im dłużej układałem sobie życie w większym mieście, tym ta wizja się gdzieś tam oddalała. Ale jakby nie ja tu jestem najważniejszy, tylko te osoby, o których piszę i też wiele pokazują o lokalnej sytuacji, o tym, że no właśnie, kiedy próbują wrócić, to bardzo często o tej sytuacji lokalnej rzeczywistości się odbijają. No, na przykład o sytuacji mieszkaniowej, bo to jest tak, taki następny ciężki aspekt. Tak, ważna przyczyna, dlaczego można właśnie chcieć wrócić, a nie móc tak, wrócić. Bo tak, bo wydawałoby się, że problem mieszkaniowy, przynajmniej patrząc z perspektywy dużych miast, to jest właśnie problem dużych miast, czyli horrendalnych cen i że no, przynajmniej problemu cen nie ma w małych miejscowościach, tylko tam jest inny problem, czyli problem, że się właściwie nie buduje z tego, co mówią twoi bohaterowie. Tak, tak. Problem
cen mieszkań w dużych miastach to też jest oddzielną patologią. Może nie tyle cen, co dostępność tych mieszkań, ale to nie znaczy, że ta patologia w podobnym wymiarze nie występuje w mniejszych miastach, bo tam ceny, nawet jeżeli z naszej wielkomiejskiej perspektywy są niskie, nie wiem, jeżeli kosztuje metr kwadratowy, nie wiem, 4,5 tysiąca złotych czy 4 tysiące, to ktoś, kto mieszka, nie wiem, w Warszawie, myśli sobie, kurczę, no to jest no, prawie za darmo, tak? Można właściwie powiedzieć, że to jest tanio, ale jeżeli ktoś mieszka w takim, nie wiem, Tomaszowie Lubelskim i zarabia 2,5 tysiąca złotych netto albo mniej, no to ta perspektywa jest dość porównywalna, że musi właśnie te dwa miesiące pracować na ten metr kwadratowy. I jeszcze o tyle jest, no nie wiem, czy gorzej, czy trudniej, że po prostu mało się buduje. Pod takim względem, że w dużych miastach tych mieszkań, które powstają, nowych inwestycji, no widzimy to na każdym kroku, tak, że aż właściwie to w kolejną stronę jest jakby przesada, tak? Także coś, co jeszcze 5 lat temu było łąką. Tak, to nagle teraz jest zabudowane gęsto. Dokładnie tak. I deweloperzy prześcigają się w pomysłach, jak nam przestrzeń urozmaicić, mówiąc delikatnie. Tam znów, jakby w mniejszych miastach znowu jest tak, że no, chcieliby może nawet, żeby im ten coś tam zbudowano, a najczęściej powstaje przed jeden blok na 2 lata i to jest 40 mieszkań. I tych osób, które chciałyby się gdzieś tam załapać na to mieszkanie, no jest sporo, więc ci z mniejszymi zarobkami no, nawet nie mają za bardzo w czym startować, bo zanim oni spróbują sobie gdzieś tam załatwić kredyt, czy pomyślał o tym, że dobrze by było mieć wkład własny, to ta inwestycja już jest dawno wyprzedana, bo ci odrobinę więcej zarabiający już te mieszkania wykupili. I to doskonale widać zresztą na rynku najmu w mniejszych miastach, gdzie te mieszkania bardzo często gdzieś tam się rozchodzą w drugim obiegu, że ono nawet nie ma żadnych publicznie dostępnych ofert, tylko no, gdzieś tam z ust do ust informacje niech są przekazywane i w taki sposób gdzieś tam są najemcy znajdowani. Zresztą ja też jakby bardzo długi czas to obserwowałem i przed zbieraniem materiałów do książki i w czasie. Obserwowałem wiele grup ogłoszeniowych w tych mniejszych miastach, a wcześniej po prostu mojego rodzinnego miasta. I w nich to jest bardzo łatwe jakby nawet do sprawdzenia. Wystarczy ogłosić się, że mamy pokój i za chwileczkę albo mieszkanie na wynajem i za chwileczkę lista osób, które się zgłoszą jest ogromna, więc jakby ten popyt jest. Podaży raczej bo nie. Bo rozumiem, że ten zasób, który jest, no bo mogłoby się znowu wydawać, że skoro te miasta się wyludniają i zmniejsza się liczba ludności tego miasta, no to tak, powinno być coraz więcej mieszkań, ale rozumiem, że na przykład ten zasób, który już jest raczej kiepskiej jakości, jakieś stare kamienice. Tak, to jest jakby z jednej strony, to jest też pewien jakiś taki paradoks w sytuacji mieszkaniowej w tych mniejszych miejscowościach, że no właśnie wydawałoby się, że w miejscowościach, miastach, gdzie ludzie tak masowo wyjeżdżają, no to będą stały same pustostany i tylko się wprowadzać. No ale też nie jest to takie zero-jedynkowe, jakby się mogło wydawać. No ale myślę, że najważniejszym problemem jest brak dostaw świeżego towaru, można by powiedzieć, tak? Czyli tego, że mało się buduje. Ja w książce pokazuję tam takie dane porównania niektórych mniejszych miejscowości do na przykład do stolicy województw. I teraz mi przychodzą dane z Jasła, gdzie tam się budowało 0,7 mieszkania na 1000 mieszkańców, a w Rzeszowie 14 razy więcej, o ile dobrze pamiętam. Więc jakby no, sama skala tego obrazuje, jak rynek odpowiada tam, w większym mieście, a jak odpowiada w mniejszym mieście. I wydawać by się mogło, że jakimś, no nie wiem, rozwiązaniem jest może oferta właśnie publiczna, czyli że, nie wiem, samorząd będzie budował bloki, albo spółdzielnie, albo... No właśnie, ten przykład z twojej książki z Bielawy. Tak, czyli to jest, tej spółdzielni mieszkaniowej trochę na wzór tych przedwojennych, na tak. Przykład, nie wiem, WSM-u, który na Żoliborzu zbudował. Tak, no to jest bardzo fajny przykład. To jest właśnie taki pozytywny przykład, jakby no celowo go zamieszczam w książce, ponieważ no, powszechnym takim odbiorze spółdzielni mieszkaniowe, no to jest właśnie no, taki, nawet ten mój rozmówca, który w tej spółdzielni pracuje, jest jakby jednym z współtwórców tego programu mieszkaniowego u nich w Bielawie. No mówi, że oni są odbierani tak, że oni właśnie siedzą już, tylko gospodarują tym majątkiem, który mają i nic nie robią, piją herbatę, przyjmują czynsz i tyle. I pewnie w wielu miejscach ten obraz taki właśnie jest naprawdę, że tej spółdzielni nie myślał o tym, żeby zaspokajać po prostu głód mieszkaniowy na miejscu. A oni
poszli troszeczkę pod prąd i widząc, jakie jest jakby zapotrzebowanie na mieszkania, spróbowali stworzyć swój własny program tego, żeby te mieszkania dostarczyć i to jeszcze w cenie takiej niższej niż rynkowa. I im się to po prostu udało i to zapotrzebowanie okazało się no, bardzo wysokie. I to ta anegdota o tym, że jak tak. Nagle jedno mieszkanie się zwolniło, ogłosili to na Facebooku i w półtorej godziny już znalazło nabywców. Tak. Mimo, że jeszcze nie było zbudowane oczywiście. Mhm. W ogóle bardzo szybko było tak, że te mieszkania wszystkie zostały wyprzedane, czy zostały wyjęte, no bo to była po pierwsze atrakcyjna forma, tańsza po prostu niż to wychodzi na rynku komercyjnym, a z drugiej no taka, że niewiele się ryzykuje, bo oni, o ile dobrze pamiętam, mają taką formę, że jeżeli przestaniemy spłacać, to całą gotówkę dotąd wpłaconą zostaniemy z powrotem. Więc dla kogoś, kto no, szuka mieszkania, czy w ogóle ma kapitał i chce zamieszkać, a to też trzeba jakby nakreślić kontekst, że tam jednak sporo osób pracuje za granicą, bo to już jest blisko czeskiej granicy i niemieckiej, no to jest jakby bardzo dobra jakby lokata, tak? W takim sensie nawet kapitału, że mają gotówkę zarabianą, nie wiem, na migracji i no właśnie kupują po to, żeby na przykład wynająć. To też jest częsty scenariusz tych, którzy wyjechali za granicę, kupno mieszkania za gotówkę zarobioną za granicą, żeby je wynajmować lokalnie. Ta spółdzielnia jest takim właśnie fajnym przykładem próby pokonania tych wszystkich problemów małych miast. Jak jest właśnie w tych miastach, miasteczkach właśnie z próbą takiego, powiedzmy, społecznego poradzenia sobie z tymi problemami, czy zwerbalizowania ich. Bo na przykład pamiętam, że jest tam wspomniany protest w jednym mieście, żeby nie przenosić oddziału interny do Kłodzka. Mm-hmm. I tam pani mówi, twoja bohaterka, że tylko 300 osób przyszło na ten protest i że no jak na wielkość tej miejscowości Nowej Rudy, to trochę mało. Czy jest tam taki potencjał do samoorganizowania się, do werbalizowania, do protestowania? Potencjał jest, ale oczywiście w mniejszym mieście też, tak myślę, nie jest łatwiej to robić, no bo w mniejszym mieście też jesteśmy troszeczkę na większym celowniku, bardziej pod obserwacją, nie wiem, znajomych, sąsiadów, szefa z pracy. Media lokalne są bardziej zblatowane z władzą, co też to też jest jakby kolejny wątek, więc w tych mniejszych miejscowościach, tak myślę, trzeba mieć jednak więcej i samo zaparcie, odwagi, żeby gdzieś tam się wychylić tą głowę i zaprotestować. Ale takie jednostki i też grupy no są i właśnie od nich w dużej mierze zależy ta no, pozytywna zmiana. Tak jak ktoś znalazł się w spółdzielni mieszkaniowej w Bielawie i postanowił zrobić no, coś, co inne spółdzielnie raczej nie robią, tak gdzieś tam znajduje się grupa mieszkańców, którzy protestują, bo im chcą zamknąć taki czy inny oddział, a inna grupa mieszkańców organizuje się i właśnie chce zaprotestować przeciw temu, żeby nie zmieniał się lokalne centrum, rynek, tak, którym ktoś tam planuje wyciąć wszystkie drzewa, więc no ta aktywność jest i no właśnie tak jak mówię, od niej bardzo dużo zależy, tylko tyle, że to też no właśnie nie jest jakby w mniejszym mieście wcale łatwiejsze, no bo w dużym mieście, jak idziemy nie, na demonstrację, to wracając do swojego mieszkania, no prawdopodobnie nawet nikt nie wie, żeby tam byliśmy, albo nikt nas nie zna. No, mamy na tyle poczucia anonimowości, że to nie kosztuje żadnego takiego poświęcenia, o ile nas tam, nie wiem, policja nie spałuje, tak? To na pewno, ale nie ma takiego społecznego wskazania, że o tutaj zaprotestowałem, nie wiem, przeciwko czemuś, a potem idę i ciotka mówi, a po co ty tam protestujesz? Przecież chcą modernizować rynek, tak? I ja znam na przykład, nawiązuję teraz do historii z mojego lokalnego podwórka i pamiętam jako nastolatek, kiedy odbywały się te protesty w obronie tych drzew i odbiór był różny tak naprawdę, różnie się słyszało, a to, że jesteś aktywiści, ekolodzy, co oni chcą? Oni chcą tutaj ładnie nam wyremontować rynek. Dopiero jakby potem się czasem poznaje inną perspektywę, że już wtedy ktoś rozumiał, że warto o te drzewa walczyć, bo one są jakby no sporą wartością, tak? A wybetonować zawsze można, a na drzewość trzeba czekać kilkadziesiąt lat. A jakie są takie pozytywne przykłady miast tej wielkości? Może niekoniecznie, że wszystko tam super wygląda, ale że z jakimiś problemami tam sobie poradzono w mniejszy lub większy sposób.
wbrew temu trendowi, który właśnie opisujesz w książce. No takim miastem, które na przykład w kontekście już zostając rewitalizacji, często bodaj nie ma tego przykładu w książce, bo się za późno o nim dowiedziałem, jest Dąbrowa Górnicza, gdzie taką właśnie poprzemysłową przestrzeń w centrum miasta od lat już jest ona zmieniana i już teraz bardzo ładnie wygląda, wydaje się, że świetnie funkcjonuje, ponieważ i zmieniła się i wizualnie, ale też tą przestrzeń po prostu wypełniono ofertą dla mieszkańców. Tam są jakieś i zajęcia sportowe, i kulturalne, i taka oferta gastronomiczna. Ten problem wymierania tych miasteczek i miast no, też jest duży. Że nawet jeśli masz tam kilku bohaterów, którzy mają mieszkanie, mają pracę, ale na przykład narzekają, że nawet nie ma gdzie tych pieniędzy wydać po 16, no tak, tak, bo to jest jakby kolejna odsłona od tego, czego zaczęliśmy, że można mieć pracę, można mieć mieszkanie, czyli właśnie, no jakby zaspokoić te dwie podstawowe potrzeby, ale kiedy ta potrzeba kolejna się pojawia, że nie mamy co z tym wolnym czasem zrobić, nie mamy się z kim spotkać, bo jednak część naszych znajomych gdzieś tam wyjechała i nie wróciła. Z kolejnej strony ci, którzy zostali, no to przez lata naszych studiów już nasze więzi się gdzieś tam na tyle poluzowały, że okej, znamy się, powiemy sobie cześć na ulicy, no ale to już nie są nasze bliskie osoby, bo minęło, nie wiem, 10 lat. No i powstaje później takie, no nie wiem, przeświadczenie czy sytuacja, w której no, zastanawiamy się, co byśmy tutaj z naszym wieczorem zrobili i możemy się zastanowić, czy w naszym lokalnym kinie, jeżeli jest, coś grają, albo co zrobić, żeby pojechać w fajne miejsce i zrobić sobie zakupy, bo tego fajnego miejsca najczęściej u nas nie ma. Tak samo, nie wiem, z tą gastronomią przed chwileczką wspomnianą, że chcielibyśmy spotkać się już z naszym jakimś znajomym w naszym lokalnej kawiarni, a tej lokalnej kawiarni nie ma, albo właśnie przekształcono na kebab. I no właśnie, to jest może z tych wszystkich najmniej jakby poważny problem, ale no, kamień w bucie też jest mały, a też może dość mocno przeszkadzać. Ja też opisuję to w książce na tyle, że osoby, które właśnie wróciły i gdzieś tam odnalazły się na miejscu, to też ciągle nie czuły się na tyle przekonane, że zostaną. Bo jednak żyjąc w większych miastach już też trochę przyzwyczaiły się do innego poziomu życia i chcą korzystać po prostu z tego życia. Chcą już nie tyle, nie wiem, po pracy wracać i oglądać kabarety polskie, tylko no, chcieliby gdzieś właśnie, nie wiem, dobrze się zabawić i, nie wiem, żyjąc w Trójmieście. Nie tylko na domówkach, bo właśnie tam tak, jedna bohaterka mówi, że no są domówki, ale ile można w domu tak siedzieć? Albo ile można właśnie głaskać kota. No, tak. Pewnie jest to fajne na początek, albo nawet cały czas, tylko nie codziennie. No chciałoby się po prostu coś więcej od życia, tylko że to coś więcej zazwyczaj jest, no nie wiem, 100 kilometrów albo w dużym po prostu mieście. I wtedy początkowo oczywiście możemy pojechać raz, drugi, trzeci, ale w pewnym momencie to już się robi na tyle męczące, że człowiek się zastanawia, czy jednak warto tak jeździć. Może po prostu takie warto jednak wrócić do tego dużego miasta, skoro tam ten poziom życia jest wyższy, to dlaczego ja mam mieć ten trud, żeby mieć tą przyjemność z życia, którą ktoś po prostu w większym mieście ma na wyciągnięcie ręki. Tak, a propos czegoś oddalonego o 100 km, no to musimy wspomnieć tutaj o tym problemie medycznym, zamykania oddziałów, czy nawet całych placówek w tych małych miejscowościach, przenoszenia ich do miast wojewódzkich, czy byłych wojewódzkich, no co sprawia, że ci, którzy nie są do końca zmotoryzowani, no mają potem problem, żeby chociażby odwiedzić swojego bliskiego w szpitalu, albo po prostu ta wyprawa, która kiedyś trwała pół godziny, teraz nagle trwa 2 godziny, bo miasto tak, jest... no to nawet nie musi być 100 kilometrów. Tak naprawdę, jeżeli nie mamy publicznego transportu, albo nawet prywatnego, jeżeli gdzieś nie jeździ tam jakiś bus czy pociąg, a my nie mamy prawa jazdy, to myślę, że już 20 km wystarczy, żeby się nie dostać do lekarza albo odwiedzić swojego bliskiego w szpitalu. No bo 20 km pieszo, to można przejść na pielgrzymce, ale nie do szpitala, tak? Więc szczególnie kiedy jesteśmy chorzy. Więc no właśnie, kiedy i funkcjonuje, a właściwie nie funkcjonuje, kiedy jest ogromna wyrwa w transporcie publicznym, to te braki w dostępie do ochrony, do systemu ochrony zdrowia są jeszcze bardziej widoczne, no bo nie wszyscy mają po prostu dostęp ze względu na tą odległość. Tak jak w książce właśnie opisywałem, chociażby na przypadek z Kraśnika, gdzie tam był pomysł likwidacji miejscowej porodówki oddziału ginekologicznego, że jakby no miejscowi radni jakby no mówili, że 50 km dalej do Lublina to nie jest właściwie daleko i można z rodzącą kobietą pojechać. No już samo to no jakby no sprawia taka wizja, tak sobie myślę, że to nie jest jakby no komfortowa sytuacja dla kobiety i myślę, że i mieszkańcy się z tym zgadzali, no bo dość ostro protestowali przeciwko takim decyzjom.
No więc no właśnie, ta odległość może być różna, ale jednak no takie podstawowe rzeczy jak dostęp do lekarza, czy specjalisty, czy w ogóle do oddziału szpitalnego, wydaje się, że no powinien być na miejscu. Zresztą ze wspomnianej Nowej Rudy ta pani mówiła, że może zlikwidujmy też straż pożarną i będą z Kłodzka dojeżdżać i gasić nam pożar, tylko że efekt właśnie będzie, no może jest drastyczniejszy przykład, ale i bardziej widowiskowy, ale będzie podobny. Co można zmienić, żeby te miasta jednak przetrwały, bo profesor Śleszyński z Polskiej Akademii Nauk mówi, że patrząc z takiego rozwojowego punktu widzenia, to jest bardzo dobre, że my po PRL-u odziedziczyliśmy tę policentryczną budowę, że było dużo miast, dużo miasteczek, ale to niestety też zanika. Więc oczywiście z perspektywy ludzkiej, tych ludzi, którzy chcą mieszkać tam, gdzie się urodzili, ale też z perspektywy rozwojowej całej Polski, warto by, żebyśmy te miasta, miasteczka dalej mieli. On też mówi o takim procesie, że w momencie jak zanikają właśnie te miasta, to też ludzie emigrują ze wsi, bo nagle nie mają już tych usług w tych miastach, które tak, mieli. Tak, bo zanikają te średnie miejscowości, no, które są jakby podtrzymują cały tak, system policentryczny. Jeżeli, tworzą tą całą, ten szkielet. Całą siatkę, po prostu cały szkielet tego no dość pozytywnego, tak jak on zresztą i inni geografowie oceniają, który jest bardzo po prostu korzystny, jeżeli chodzi o rozwój kraju na wielu po prostu poziomach. Jeżeli te kłopoty będą się pogłębiać, no to sytuacja będzie taka, że jeszcze więcej osób będzie się przenosić do większych miast i profesor Śleszyński w tej wspomnianej rozmowie, którą obaj chyba czytaliśmy, jakby no mówi o tym, że czy wyobrażamy sobie, że Warszawa będzie miała 4 miliony mieszkańców. Tak? Miasto nie do życia. Też już nieraz jakby o tym gdzieś mówiłem, że no właśnie, nawet z tego względu mieszkańcy tych większych miast powinni myśleć o tym, co robić, żeby osoby, które chcą zostać w tych mniejszych miejscowościach, właśnie w nich zostawały, żeby miały taką możliwość, żeby miały dostęp. Czy jest to możliwe? Może praca zdalna na przykład? To jest jakby jeden z gdzieś tam aspektów, które można wykorzystać, ale on nie jest na pewno wystarczający, no bo wystarczy jakby zacząć statystyki, ile osób w Polsce może pracować zdalnie i to jest no góra, 15% jakby rynku pracy, więc to jest po prostu za mało. Ale dobre i to, żeby część tych osób, która teraz żyje w wielkich miastach, no mogła właśnie pracować zdalnie ze swoich, czy rodzinnych miejscowości, czy po prostu, no jeżeli ktoś się urodził w Warszawie, przecież też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przeniósł się do jakiegoś mniejszego ośrodka, który jest bliżej natury i w taki sposób, powiedzmy sobie, to zamienił po prostu rzeczywistość, tak, na taką, nie wiem, na przykład przychodzi do głowy Złotów, który w mieście ma 5 jezior i no jest to małe miasto, więc pewnie tam życie troszeczkę jest wolniejsze niż w takiej metropolii, a jeżeli będzie miał właśnie tą pracę swoją zdalną, z dobrymi zarobkami, no to już sama jego ta obecność tam na miejscu i to, że będzie on tam wydawał pieniądze, już będzie gdzieś tam lokalną gospodarkę nakręcać. Tylko takich osób po pierwsze musiałoby być dużo, a z drugiej strony, żeby było ich dużo, no to one też muszą tam na miejscu coś mieć, co je przyciągnie, co będzie takim magnesem. Czyli na przykład usługi publiczne, czyli coś, co było zwijane niestety. Tak, tak. No i ciągle jest. No, chociażby to, sam mam na przykład znajomych z Zamościa, miasto, które ma 70 tysięcy mieszkańców i oni pewnie mogliby tam wrócić, mając dobrą pracę zdalną. Zresztą oni mają dziecko, więc to nie jest jakby hipotetyczna sytuacja, ale no, zlikwidowano tam teraz oddział pediatryczny. I tak naprawdę, jeżeli myślimy o tym, że mamy małe dziecko, które choruje, to nie chcemy szukać w momencie takiej kryzysowej sytuacji lekarza. Nie chcemy szukać tej pomocy w Lublinie 70 km dalej, czy w Hrubieszowie, jeżeli ten 50 km dalej, jeżeli ten oddział tam jest, tylko chcemy, żeby w takim dużym mieście, jakim jest Zamość, po prostu ten dostęp do takiej opieki zdrowotnej po prostu był. Bo nikt nie chce myśleć, kiedy jego dziecko, nie wiem, 40 stopni gorączki, no co teraz? Pierwsza kwestia, czy mam jak dojechać, a druga, bo na przykład jest wieczór i już nic nie jeździ do tego Lublina, chociaż tam mnóstwo busów kursuje mi na tej trasie, ale pewnie nie w nocy, a z drugiej, no właśnie, jak się tam w ogóle dostać, gdzie tego lekarza znaleźć, bo to jest nie nasze miasto, już musimy jechać gdzieś do zupełnie nowej rzeczywistości, więc ta oferta w tych miastach na wielu poziomach musi być, od pracy
ale praca zdalna, jeżeli by to załatwiała, no to przez kolejne, przez mieszkania, przez ofertę kulturalną, jakąś gastronomiczną, nawet taką komercyjną, żeby ktoś mógł pójść i kupić sobie, no nie wiem, fajny jakiś ciuszek, bo mu się po prostu podoba, tak? Żeby mógł tą swoją potrzebę gdzieś tam zrealizować, nie musząc jechać, nie wiem, właśnie 200 km czy 100 do tej Warszawy, tylko żeby to było w zasięgu. Czy miasta, jeżeli to jest większe miasto, czy kilkudziesięciu kilometrów dostępu do tej miejscowości, odrobinę większą, ale w zasięgu jednak. Czyli bądźmy optymistami, chociaż o optymizm ciężko niestety, jeśli chodzi o przyszłość tych miast. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo. Gościem Odsłuchu Społecznego był Marek Szymaniak. Rozmowę wydała Anna Krasnodębska, a zrealizowała Katka Mazurczak. Dodam jeszcze, że znajdziecie nas na wszystkich popularnych serwisach podcastowych. Do usłyszenia. Odsłuch społeczny.